Cześć, witajcie. Jesteśmy znowu po stronie słowackiej, na Hrebienioku. Tak jak ostatnio szliśmy na Świstowy Szczyt, standardowo auto ze Smokowca i tutaj zielonym szlakiem do góry. Dzisiaj będziemy podążać do chaty Terego, a później mamy plan wejścia na pośrednią grań. Kawałkiem grań właśnie od żółtej ławki. Także to jest mój cel od dłuższej chwili, bo na tej pośredniej jeszcze nie byłem, do Korony Tatr Wysokich. Także co, widzimy się później. No i cóż, pośrednią już widać, na poprzednim ujęciu też. Ostatnio lecieliśmy tutaj na lewo niebieskim, a dzisiaj odbijamy na prawo z zakosami zaraz za potokiem w górę i w stronę chaty Terego. Łomnica spowita w chmurze. Świetny wodospadzik. I z dołu ze szlaku było widać. Tam widać ludzi. Pięknie. Po kilku zakosach lecimy dalej taką fajną, szeroką ścieżką. I tutaj widać szlak w Tulinie. No i widać już próg doliny i na progu chatę. Rozlewisko w dolinie. I pod zlebem sztyla ktoś jest przy łacie śniegu. Ale śniegu chyba dużo. Wspinamy się teraz szlakiem na próg doliny pięciu stawów spiskich. Jest tutaj kawałek tego podejścia. Kolejny wodospadzik z progu doliny, przecinający szlak. Słoneczko nas zaczyna opalać. W dolinie jeszcze cień. Mieliśmy w planie zejść z pośredniej ślebem sztyla, ale chyba to zweryfikujemy jeszcze, bo było widać, że w górnym fragmencie jest sporo śniegu. Co prawda raki mamy, ale chyba pokusimy się jednak o ławkę Dubkiego i tutaj z żółtej ściany albo sobie zjedziemy z przełęczy w tą stronę, albo zejdziemy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Na razie schronisko, przegrupowanie sprzętu, pojenie, jedzenie. Będziemy podchodzić na żółtą ławkę. Jesteśmy już w dolinie. Stawiki są. Chata jest. No i żółta ściana wklejona w pośrednią grań. No i fajnie tutaj już widać tą naszą żółtą ławkę. Niestety trochę śniegu w rynnie jest. Na czerwoną ławkę dla porównania też jest śnieg i to chyba jeszcze więcej. No i pośrednia. Ruszyliśmy ze schroniska i tu jest taki kopczyk, którego nie da się przeoczyć. I tuż przed nim skręcamy w lewo. Schronisko za nami. Zbliżamy się do wejścia na żółtą ławkę. Chłopaki z żółtej ściany wchodzą do żlebu, albo będą schodzić na dół, albo może ławką Dubkiego na pośrednią.
My już praktycznie tutaj jesteśmy pod tym żlebem. Bardzo krótki się wydaje z tej perspektywy. Jest mi nieco śniegu, ale z lewej jego strony, a my będziemy szli prawą, także powinno być nieźle. No na lodową przełęcz też jeszcze jest sporo śniegu, mimo południowej wystawy dużo. Jesteśmy już tuż pod najwęższym fragmentem żlebu, przed przełączką. Cóż można powiedzieć o tym kawałku podejścia? Straszny gruz, który ucieka spod nóg, więc dwa kroki do przodu, jeden krok ze zjazdem do tyłu. No i powoli w górę. I cóż, zgodnie z opisem w toposach, prawą stroną tego żlebiku, śnieg jest wtedy dla nas neutralny. I zaraz szczycik. Kończymy podejście żlebem. Mamy to, pierwszy punkt zrealizowany. No i tutaj żółta baszta i przewiecha, oczywiście my wariantem do lewej, do góry, do prawej, a tu do Staroleśnej można sobie wyjść i zejść też. Pierwsze pokonywanie przewieszenia w trawersie. Kurde, jeszcze nie ma się gdzie przychwycić. Tarczyno. Na tarcie. No. Palucha nie ma gdzie wsadzić, no. No jest nawet taka. Dobra, przewinięcie pokonane. Spoko, spoko, nie musisz tak ciągnąć. Teren dobry. Przewinięcie pokonane. Damian w natarciu. Lecim, lecim. Trawa, puła. I kominek.
Taki tutaj, krótki. Michał tu ładnie na rzucał punktów. O fuck, jaki blok się rusza. Tutaj na granicy też będzie taki ruchomy schodzę. Prawda, ja nie stawiam. Ale bardzo pilnie. O, jaka fajna półeczka. No się to nie obiega, Dobra, czekaj, bo muszę przepiąć. Dobra. To bydlenie, nie rusza się. Właśnie tak trochę rusza. No dobra. Takie widoczki mamy z góry. Pośrednio coraz bliżej. I igły. Idziemy na żółty szczyt. Michał tam popyla przodem. Tu jest taki prosty teren, ale jak już mamy linę, to z niej korzystamy. Zostanie mała pośrednia i pośrednia. Tarcza słońca fajnie się przez chmury przebija. Teren tutaj już bardzo prosty. Według opisów jakaś tam dwójeczka. Trawki, półki. Jest masę chwytów. I tak cały czas droga wygląda. Prosto. Michał sobie tam jakiś przelot motał. Żółta ściana pod nami. I tutaj prawdopodobnie zejście właśnie ławką Dubkiego do przełęczy w żółtej ścianie. Zejście tym żlebem na dół. Co prawda widzieliśmy, że tutaj jakieś problemy to sprawiało. Wspinaczom z żółtej ściany. No a będziemy się martwić później. Ważne, że nie ma na całej trasie zejścia tam śniegu.
Dobra. Dobra. Stoję. Ja to poszedłem z prawo całkiem. I się zrobiło tak. Nie mów, że wyrzuciłeś nogę tam wysoko. No, miałem zaklinowaną pięść w rysie i tylko tym się mogłem podciąć. I się wróciłem. Tam powinienem być teraz pewnie. Tam gdzieś. Tam jest dużo luźnego gruzu, wie? Polecam ci, tak jak jest pierwszy przelot, tam i potem tam. Bo ja poszedłem tu i tu jest ciężko. Musiałem z tej strony obejść. A tam jest kolej, ale to dopiero tu wyżej jest dużo luźnego. No powiem ci, że ten kamień jak leciał, to mi się ciepło zrobiło, bo słyszałem, że duży. Możesz wyciągnąć. Ja widzę, patrzę, liną go. Ale na szczęście leciał takim żlebem obok nas. Ty szczyt jest. Patrzcie, jakie płyty Karłowicza, mega fajne. No i co? Mała pośrednia, pośrednia. Łomnica wyszła z chmury. Nasza spiska grań kiedyś, zrobiona właśnie w całości. Elegancko, jaworowy tu i świstowy tam. Też niedawno byliśmy. I czas na małą pośrednią. Schodzimy do przełęczy, teren prosty. I szybkim tempem na pośrednią. No i przełęcz osiągnięta w 5 minut. Płyta Karłowicza robi dobre wrażenie. Dreptujemy na małą pośrednią. Że my nie wejdziemy, panie kochany. Jeszcze pamiętaj, że mamy na zapas buty do przebrania. No, on tu wyciśnie spokojnie na wprost do góry. Tylko się bardziej na ten kant przewinie i potem na wprost. Chodź, chodź, bo się lina skończy. No, bardzo prosto się tutaj wchodzi. Teren sprzyja. Nie ma dużych trudności. No, tu widać, że zadreptane jest jak. No, możesz!
Jesteś na górze? Dobra. Damian będzie wbijać teraz do tego kominka. O kur... Mamy to. Mała pośrednia grań osiągnięta. Została pośrednia i zejście. Trochę czarnych chmur na horyzoncie, ale to tak miało wyglądać dzisiaj. Lech miała wyjść, ale teraz drugi. No i przełączka pod pośrednią granią. Szybki deal i jesteśmy na szczycie. Zaczynamy podejść. Pyk i proszę o to Państwa, pośrednia grań. Troszkę nam tu kropić zaczyna, ale chyba nie groźnie będzie. No, w tamtą stronę. O. Jest. I powrót robimy tą samą drogę. Zjazd 30-metrowy, lina 60 idealnie wystarcza. Wracamy tutaj do przełęczy przed małą pośrednią i tam jest też fajny wklejony ring, także z niego spróbujemy sobie też zjechać w lepszy teren. No i tą ławką do żółtej ściany. Kolejna chmura nadciąga i się wypiętrza. Coś tutaj znowu czuć kropelki, ale będzie dobrze. Tutaj jeszcze jeden zjazd z przełęczy do tej ławki Dubkiego. No i coś kropi pomalutku. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Przynajmniej z pewnego punktu. To maksimum, zjeżdżamy
po co tu się męczyć, żeby się poślizgnąć i te nogi połamać, jak jeszcze przed nami ciul drogi na dół. No i teraz tym oto polem gruzu pod żółtą ścianę. Ale tutaj jest dość blisko, wydaje się, że powinniśmy bardzo szybko to zrobić. No i będzie rozkminka, czy zjeżdżamy na prawo, czy schodzimy na lewo. Dla nas byłoby korzystniej jechać na prawo, bo nie mamy po co w sumie się wracać do Teriego, tylko będziemy schodzić już w stronę auta, tym bardziej, że pogoda taka w kratkę dzisiaj. Co chwilę coś się dzieje nad polską stroną, bo widać, że cedziło grubo, bo takie ciemne fale na niebie było widać. Tak wygląda dojście na ławkę, czyli gruz i gruz. Linę ściągamy ze stanu, od razu idąc w dół, żeby jak najmniej kamieni leciało. Ławka się nam tutaj pomału kończy. Przed nami coraz bliżej żółta ściana, która robi niesamowite wrażenie spod schroniska. Zawsze mi się podobało, żeby się gdzieś na nią przedostać. Ale drogi wspinaczkowe, z tego co się orientuję, dość wymagające. Zaraz tam podejdziemy. Zejście technicznie tutaj nie stanowi problemu, ścieżka jest bardzo wyraźna, natomiast ilość luźnych kamieni wszelakich rozmiarów może przysprawić nie lada problemów. Nie wyobrażam sobie też tutaj zejścia w jakimś srogim deszczu. Zjeździk z kwiatkami. No i tu jest taki drugi przymotany na naszą krótką linę. Co prawda kawałek byśmy tam jeszcze zjechali, ale dobra. Za mały ruch turystyczny. Tak to już by dawno wystrącali wszystko. Tyle kamieni, 0 złota, nie wierzę. No faktycznie te największe bloki tu środkiem są bardziej przyjazne. W tym materiale byłoby to na tyle. Oczywiście coś poklikałem tak w kamerze, że nie udało mi się normalnie nagrać zakończenia, tylko przez przypadek nagrywało mi się zejście żlebem Hunsdorfera. Gdzieś tam wcześniej będziecie mieć fragmenty tego zejścia. Ogólnie wyprawa fajna, udana. Zeszliśmy sobie ławką Dubkiego spod żółtej ściany, zjechaliśmy właśnie do tego żlebu Hunsdorfera. Ogólnie nie polecam tego żlebu, straszna kruszyzna. W planie początkowym było zejście sztylem, ale było tam troszeczkę śniegu widać w górnym jego fragmencie, więc sobie odpuściliśmy, zeszliśmy na tą stronę. Nie chcieliśmy też schodzić pod żółtej ściany na północ, czyli nie chcieliśmy się wracać już pod chatę Terego niepotrzebnie, tylko schodziliśmy w dół. Także to będzie na tyle. Standardowo, jeśli Wam się podobało, to zostawcie jakąś łapkę, komentarz i zapraszam za tydzień na nowy odcinek. Trzymajcie się, cześć!